W tym filmie omawiam podstawy Elementora i Elementora Pro. Pokazuję tutaj, czym się różni zwykły motyw od motywu Hello Elementor. Pokażę Ci system projektowania, który ułatwi Ci trochę konfigurację i jakby stylizację strony. Omawiamy sobie tutaj dosyć szczegółowo ustawienia witryny w edytorze Elementora. Wyjaśniam, co to są czcionki globalne oraz kolory globalne i jak te kolory i czcionki globalne łączyć z czcionkami i kolorami domyślnymi, żeby ułatwić sobie pracę nad naszą stroną. Zaczynamy od instalacji Elementora oraz Elementora Pro. Ale jeżeli nie interesują Cię pewne fragmenty tego filmu, to w opisie poniżej tego filmu znajdziesz znaczniki czasowe, po kliknięciu których możesz przeskoczyć sobie do jakby interesujących Cię fragmentów filmu. No to zaczynamy. Mamy tutaj świeżego WordPress'a z zainstalowanym już motywem Astra, więc przechodzimy do instalacji Elementora. Przechodzimy do zakładki wtyczki, dodaj nową i szukamy Elementora. Czyli wpisujemy Elementor w wyszukiwarce, instalujemy i aktywujemy go. Teraz zainstalujmy od razu Elementora Pro. I tutaj zachęcam cię do skorzystania z mojego linku afiliacyjnego e-startupy.pl ukośnik elementor. Dzięki temu wesprzesz kanał e-startupy. Tobie to nic nie zmieni, a kanał e-startupy.pl otrzyma niewielką prowizję od kwoty, którą wydasz na zakup e Elementora Pro. To z góry dziękuję za wsparcie i lecimy dalej. Przechodzimy więc na stronę Elementora. Logujemy się tutaj w prawym górnym rogu do naszego konta użytkownika. I klikamy tutaj ikonkę taką do ściągnięcia wtyczki, czyli do, do pobrania wtyczki w wersji Pro. Klikamy tą ikonkę, pojawia nam się ostatnia e, jakby wersja tego Elementora Pro, klikamy i elementor pobiera nam się na nasz dysk kom komputera. Teraz wracamy do naszej strony WordPress, klikamy dodaj nową, wyślij wtyczkę na serwer i po prostu przeciągamy tutaj tą, ten plik z Elementorem. Na ten przycisk, wybierz plik i automatycznie on nam się tutaj pojawia. Możemy kliknąć: Zainstaluj i instalujemy wersję Pro Elementora w tej chwili. Musimy ją włączyć. I mamy teraz Elementora i Elementora Pro zainstalowane. Natomiast Elementor Pro nie jest jeszcze połączony z naszym kontem użytkownika, czyli nie jest tak naprawdę aktywny. Klikamy sobie Connect and Activate. No i tutaj musimy, włączymy naszą stronę. E Startupy w dev w moim przypadku, czyli nazwa naszej domeny, tej strony, którą aktywujemy, z naszym kontem użytkownika na elementor.com. Możemy sobie tutaj zostawić to i klikamy Activate. No i w tej chwili nasza strona jest połączona z kontem naszym na elementor.com, czyli nasz Elementor Pro jest w pełni aktywny. Teraz pora na stronę Design Template. Strona Design Template znacznie ułatwia taką podstawową stylizację naszej strony internetowej. Czyli umieszczamy na jednej stronie wszystkie podstawowe, takie najważniejsze widgety, które możemy od razu sobie już na samym początku wystylizować, czyli zastosować te globalne kolory, czy domyślne kolory, domyślne czcionki i możemy zobaczyć, jak one ze sobą współgrają, dobierając sobie odpowiednie odcienie, może albo wielkości czcionek w zależności też od jakby responsywności, czyli od rozmiaru ekranu. I to wszystko na, jednym, na jednej stronie, tak? Za, zanim zaczniemy budować już tą właściwą naszą stronę. Więc ten design template bardzo ułatwia pracę później. No to stwórzmy taką stronę. Przechodzimy do zakładki Strony, klikamy Dodaj nową i, i stworzymy sobie stronę o nazwie Design template. I klikamy Edytuj w Elementorze. Utworzymy sobie teraz nową sekcję, tylko z jedną kolumną. Ustawimy sobie jej wysokość na minimalna wysokość. I ustawimy sobie VH, czyli Viewport Height na 100%. Dzięki temu wysokość tej sekcji jest równa wysokości naszego ekranu. I teraz dodajemy po kolei kilka widgetów, zaczniemy od nagłówka. Na razie sobie go skopiujemy. Czyli klikamy prawym przyciskiem myszy, kopiuj. I teraz możemy po prostu wklejać sobie 3, 4, 5, 6. I teraz zmieniamy sobie tutaj te tag HTML dla każdego tekstu. Zaczynamy od pierwszego to będzie H1, drugi to będzie H2, trzeci H3 i tak po kolei. Teraz dodamy sobie widget z tekstem, czyli wybieramy edytor tekstu, wrzucamy sobie pod spód. Tutaj mamy już jakiś przykładowy tekst. Możemy sobie go skopiować. Powielić jeszcze raz, i dodamy sobie jeszcze go, jakby od nowego akapitu. Czyli mamy jakiś tam przykładowy tekst. Następnie tutaj w tym tekście wrzucimy jakieś sobie linki. Czyli weźmy na przykład to lorem ipsum dolor sit i to klikamy sobie tutaj wstaw edytuj odnośnik i tutaj możemy po prostu zwyczajnie wpisać sobie kratkę to będzie nam symulowało jakiś tam adres i może jeszcze raz gdzieś wstawmy sobie to gdzieś tutaj znowu link kratka zastosuj mamy w ten sposób mamy tutaj jakiś tam Atrapy takie linków. Następny widget dodajemy. Wybierzmy sobie teraz przycisk. Wstawiamy sobie pod spód. I na koniec wstawimy sobie tutaj jeszcze formularz. I to na razie tyle. Możemy sobie teraz tą stronę zapisać. Tylko nie klikamy tutaj opublikuj, bo wtedy opublikujemy tą stronę i ona będzie widoczna publicznie dla wszystkich. Dlatego zamiast klikać tutaj opublikuj. Klikamy sobie tą, tą strzałkę do góry i wybieramy sobie zapisz szkic. I teraz zmiany na tej stronie zostały zapisane, ale strona nie jest widoczna publicznie. No to teraz podejrzyjmy naszą stronę. Klikamy sobie tutaj ten hamburger i wybieramy sobie zobacz stronę. Z tym, że możemy kliknąć sobie tutaj otwórz w, nowym, w nowej zakładce. I tak wygląda nasza w tej chwili strona, ta design template. Teraz zwróć uwagę na wygląd tych nagłówków oraz na wygląd tekstu zwykłego. Dokładnie chodzi tutaj o czcionkę oraz kolorystykę. I teraz przełączmy się na stronę sample, sample Page, która jest stworzona w edytorze Gutenberg. Czyli ona jest jakby te style tutaj, są kontrolowane przez motyw Astra. I teraz tutaj Sample Page, ten tekst to jest tytuł tej Strony, czyli jest, jest to nagłówek H1, natomiast to już jest zwykły tekst. No i teraz widzimy, że te, ten nagłówek H1 różni się od nagłówka tego, który też jest, to, to jest też nagłówek H1, z tym, że no mamy ta, całkowicie różne style. To dlatego, że Elementor ma coś takiego jak style domyślne, to znaczy domyślne fonty i domyślne kolory. I teraz możemy to wyłączyć. Przejdźmy sobie teraz do panelu administracyjnego WordPress. Przechodzimy sobie do zakładki Elementor, ustawienia i tutaj mamy Wyłącz domyślne kolory, Wyłącz domyślne fonty. I teraz zaznaczmy sobie te opcje i zobaczymy co się stanie. Zapisujemy zmiany, przechodzimy do naszej strony Design Template i odświeżmy ją. I jak widzisz, zmieniły nam się style całkowicie. To dlatego, że te style w tej chwili są kontrolowane przez nasz motyw Astra, czyli te style możemy sobie teraz zmieniać w zakładce Dostosuj. Tutaj mamy ustawienia naszego motywu, przechodzimy sobie do globalne i tutaj mamy zakładki Typografia, Kolory. I przyciski. I teraz w zakładce typografia możemy kontrolować ogólnie wszystko odnośnie czcionki, czyli rodzaj, rozmiar i tak dalej. Natomiast dalej mamy tutaj zakładkę kolory. Tutaj kontrolujemy kolorystykę, czyli kolor nagłówków, czy tam kolor tekstu, kolor tych odnośników. Czyli ten zwykły kolor, i po, po najechaniu tu mamy na przykład hover color, to jest kolor po najechaniu. Czyli mamy tutaj kolor zwykły, taki niebieski, a po najechaniu zmienia nam się na ten kolor. I widzimy, że tutaj to e, tak działa. E, oczywiście kolory tych nagłówków, kolor tekstu to wiadomo. E, dalej mamy zakładkę buttons, czyli przyciski. No i tutaj kontrolujemy sobie przyciski, czyli możemy sobie zmienić e, tutaj kształt. Mamy też kolorystykę, zwykły kolor tekstu, później kolor tekstu po najechaniu, czy ma się zmieniać, no tutaj akurat jest tylko biały. Tak samo z tłem, też zwykłe tło, czyli niebieski kolor tutaj ten i po najechaniu to jest ten ciemny. No, i dalej mamy też typografię, czyli tutaj mamy typografię odnośnie tego tekstu w przyciskach. Ale tymi ustawieniami nie będziemy się teraz zajmować, nie będę tutaj omawiał tego szczegółowo, bo dla każdego motywu będzie to wyglądało trochę inaczej, więc to nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, żeby pamiętać o tych ustawieniach elementora, czyli o tych domyślny, domyślnych kolorach i domyślnych fontach, że jeżeli chcemy mieć je kontrolowane z motywu, to, może, to musimy włączyć te, te dwie opcje i zapisać zmiany. Wtedy, wtedy jakby kontrolę nad tymi domyślnymi kolorami i fontami przejmuje nasz motyw. Czyli, jeżeli zostawiamy to w ten sposób, to teraz po przejściu do elementora, i jeżeli tutaj odświeżymy sobie tą stronę edytowaną, to widzimy te style tutaj mamy właśnie zaciągnięte z motywu. I w tym momencie, jeżeli będziemy dodawać kolejne, na przykład, elementy, jak przycisk. To one już będą też ostylowane według ustawień z motywu. Sytuacja będzie wyglądała troszeczkę inaczej dla motywu Hello Elementor. Już pokazuję Ci o co chodzi. Przejdźmy do panelu administracyjnego WordPress i teraz tutaj zakładka wygląd, motywy, dodaj nowy, czyli zainstalujemy sobie teraz ten motyw Hello Elementor. On jest tutaj, jak nie masz go tutaj, to wystarczy wpisać Hello i powinno się pojawić Hello Elementor. Instalujemy motyw. Włączamy go. I teraz zobaczmy, jak wygląda nasza strona Design Template. Klikamy sobie tutaj zobacz. I tak wygląda teraz nasza strona, ta Design Template. Ona w tej chwili ma tutaj, jak sobie otworzymy ustawienia Elementora, to widać, że mamy tutaj wyłączone domyślne fonty. Elementora, czyli te, te style, które widzimy tutaj są zaciągane z motywu Tylko, że, że zobacz co, co tu mamy w tym dostosuj, tak jak wcześniej mieliśmy w tym w, Przy motywie Astra Tutaj w tym konfiguratorze motywów mieliśmy Zakładkę ogólne I tam były ustawienia typografii, kolorystyki i, i, i przycisków Natomiast tutaj nie mamy czegoś takiego, nie mamy tutaj nic odnośnie stylów. Chodzi o to, że motyw Hello Elementor działa troszeczkę inaczej. On nie ma tutaj tylu możliwości w tym konfiguratorze motywów, czyli w tej zakładce dostosuj, ale te wszystkie opcje są dostępne już w, edy w tym edytorze Elementora. Już Ci pokazuję o co chodzi. Przejdźmy sobie teraz do edytora Elementora. Teraz na razie sobie wyłączmy te opcje tutaj, czyli zostawmy te domyślne kolory i fonty Elementora. Przechodzimy tutaj do edytora, odświeżmy sobie i teraz zobacz, że tutaj mamy tą jakby sekcję, która jest stworzona, to jest nasza ta e, strona design template, czyli to są te nagłówki H1, H2 i tak dalej. Natomiast tutaj widzimy ta część, to jest jakby część pochodząca od... Motywu Hello Elementor. W jednym z moich wcześniejszych filmów omówiłem szczegółowo budowę strony WordPress i które jej elementy są kontrolowane przez motyw, a które przez edytory stron. Link do tego filmu znajdziesz w opisie poniżej oraz powinien być teraz wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu. Polecam Ci zobaczyć ten film, bo jest to tak jakby wprowadzenie do dzisiejszego tematu. Dzięki niemu lepiej zrozumiesz podstawy. Dowiesz się m.in. czym różni się elementor darmowy od Elementora Pro, po co jest ten motyw Hello Elementor i dlaczego jest on tak okrojony. I przejdźmy teraz do ustawień tutaj e, tego Elementora, czyli klikamy sobie ten, ten hamburger w lewym górnym rogu. E, I tutaj mamy zakładkę Ustawienia witryny. Przechodzimy do tej, do tej zakładki. I tutaj mamy styl motywu. To są właśnie te ustawienia, których nam brakowało w tym konfiguratorze motywu Hello Elementor. Czyli one zostały przeniesione z tego konfiguratora takiego standardowego WordPressa właśnie tutaj do tej, do tej zakładki tutaj do tego styl motywu. Czyli sekcja styl motywu dotyczy elementów, które należą do naszego motywu. Takich elementów tutaj po prawej stronie mamy trzy. Na samej górze mamy nagłówek strony, dalej mamy tytuł strony i na samym dole mamy stopkę strony. Natomiast to, co jest tutaj po środku, to jest zawartość strony. Zawartość strony, swoje style pobiera z ustawień globalnych, kolorów i czcionek, czyli z tej, z tej sekcji tutaj system projektowania. Czyli jeżeli wejdziemy sobie tutaj w tą zakładkę globalne kolory, to widzimy tutaj kolor podstawowy, drugorzędny, tekst i akcent. I to są właśnie te kolory, które widzimy tutaj w tej, w tej zawartości strony, czyli wszystkie nasze nagłówki mają kolor podstawowy. Dalej mamy tekst, no to wiadomo, ma kolor tekst. No i akcent to jest kolor naszych przycisków. Tutaj możemy sobie zmieniać te domyślne kolory tych elementów, czyli tych widgetów, które będziemy dodawać sobie w elementorze. Możemy na przykład zmienić tekst koloru na jakiś inny. Weźmy na przykład taki. No i zmienia nam się kolor. Tutaj ten domyślny. Mamy tutaj jeszcze linki. Linki to są elementy naszego motywu, dlatego tutaj kolory tych, tych linków możemy zmieniać w tej sekcji ustawienia, czy nam styl motywu. No i oczywiście mamy zakładkę globalne czcionki, i tutaj mamy tak samo jak w przypadku kolorów, to są ustawienia dotyczące właśnie tej zawartości strony. Czyli jeszcze raz, to co należy do motywu, to konfigurujemy tutaj, stylizujemy w tej sekcji styl motywu, natomiast to co mamy tutaj w zawartości strony, to stylizujemy, stylizujemy za pomocą tej, tej sekcji system projektowania. Jeśli chodzi o projektowanie stron internetowych, to trzeba pamiętać o tym, żeby nie przesadzać z ilością kolorów i czcionek. Jeżeli będzie ich za dużo, to strona zacznie wyglądać trochę tandetnie. Jeśli chodzi o ilość kolorów, to powinniśmy trzymać się mniej więcej liczby 5. Może być oczywiście mniej. Więcej też, ale no, żeby nie przesadzać. Natomiast jeśli chodzi o ilość czcionek, to powinno to być dwie, maksymalnie trzy czcionki. I oczywiście nie są to zasady wyryte w kamieniu, możemy to jakby tam do, do siebie dopasowywać. Są to po prostu takie no, średnie, jakby liczby, żeby dać ci mniej więcej jakiś punkt odniesienia. Jeśli chodzi o czcionki, to pamiętaj też, że im więcej różnych czcionek, tym więcej zapytań do serwera, na przykład Google'a, jeżeli używamy Google Fonts. No, bo też czcionki muszą zostać pobrane na naszą stronę, czyli wydłuża się jakby czas ładowania naszej strony. Dlatego raczej nie przesadzajmy, trzymajmy się dwóch. A skoro tak, to myślę, że dobrym pomysłem jest wyłączenie tych domyślnych fontów i domyślnych kolorów w ustawieniach Elementora, tak jak robiliśmy to wcześniej przy motywie Astra. Bo zobacz, w tej chwili mamy dwa miejsca, w których konfigurujemy czcionki i kolory dla naszych nagłówków i dla tekstu. Więc można się tutaj pomylić i zapomnieć, a takie, że jeżeli wyłączymy te domyślne fonty i czcionki, to będziemy mieli po prostu tylko jedno miejsce tutaj ustawienia motywu konkretnie, gdzie konfigurujemy sobie te nagłówki, tekst i będziemy się tego mogli trzymać. Oczywiście to też będą jakby domyślne tylko ustawienia pochodzące z naszego motywu, które w każdej chwili możemy nadpisać, projektując już konkretną stronę. Czyli przechodzimy do panelu administracyjnego WordPress, do ustawień Elementora i zaznaczamy te opcje Wyłącz domyślne kolory i Wyłącz domyślne fonty. Zapisujemy zmiany i możemy teraz wrócić do naszego edytora Elementora. Odświeżamy tutaj tą stronę. I teraz już powinno się przełączyć na te ustawienia z naszego motywu. I teraz, te wszystkie domyślne tutaj, jakby czcionki i kolory, ustawiamy tutaj, klikając ten hamburger, ustawienia witryny i w tej sekcji, styl motywu, tutaj typografia, przyciski, pola, formularza. Te wszystkie tutaj ustawiamy kolory domyślne widgetów. I teraz o co chodzi z tymi kolorami, i czy, czy tym domyślnym stylem? Jeżeli wyjdziemy sobie tutaj z, tego, z tych ustawień witryny i przejdziemy sobie na przykład tutaj do ustawień tego nagłówka H1, czyli to jest po prostu jakiś tam nagłówek, tak, widget nagłówek, i teraz przejdziemy sobie tutaj do styl. I mamy kolor tekstu, i zobacz, że on jest tutaj pusty. To znaczy, że w tej chwili jakby zaciągamy domyślny kolor tego nagłówka. Tak samo jak typografię. Też tutaj nie mamy na niebiesko, więc jest domyślny, domyślna czcionka tutaj ustawiona. Teraz zauważ, że ja ciągle mówię o domyślnych stylach, czyli domyślnych czcionkach i domyślnych kolorach. Domyślne style to są takie, które są przypisywane dla danemu jakiemuś widgetowi w momencie, kiedy on nie ma żadnych styli. Czyli ma wszystkie style wyczyszczone, to wtedy dostaje jakby domyślne style. Właśnie z ustawień tego naszego motywu, czyli z tej sekcji styl motywu. I teraz zauważ, że ten nasz nagłówek H1, który mamy teraz zaznaczony, ten widget ma wyczyszczone style. Bo nie mamy tutaj żadnego koloru ani żadnego, żadnej czcionki ustawionej. Bo jeżeli byłaby jakaś czcionka ustawiona, to ten ołówek byłby niebieski. Weźmy sobie teraz, zduplikujemy ten nagłówek, czyli klikamy POWIEL. Mamy dwa takie same nagłówki. I teraz weźmiemy sobie na przykład tutaj już ustawimy jakiś kolor i ustawimy sobie jakąś inną czcionkę. Załóżmy taką i troszkę ją powiększymy. I w tym momencie ten widget ma przypisane style. Natomiast ten nie ma styli, bo tutaj nie mamy żadnego koloru i ten ołówek jest nie świeci się na niebiesko, tak jak tutaj. Teraz domyślne style są super przez to, że w momencie kiedy dodajemy nowy widget, czyli na przykład weźmiemy sobie widget na główek i dodamy sobie go tutaj to taki nowy widget ma przypisywane właśnie te domyślne style, czyli on ma wyczyszczone style swoje, więc jakby pobiera style te, te glob nie globalne, tylko domyślne. Bo globalne zaraz, zaraz sobie do globalnych wrócimy. I teraz... Jakie są jakby zalety tych ustawień domyślnych? Przede wszystkim oszczędność czasu, bo nie musimy za każdym razem przy dodawaniu nowego nagłówka, czy tekstu ustawiać ich stylów, bo będą im przypisywane domyślne style. Oraz oszczędność czasu w momencie kiedy postanowimy zmienić sobie czcionki lub kolory tych czcionek w przyszłości. Załóżmy, że teraz mamy sobie jakieś tutaj nagłówki i za dwa miesiące czy tam trzy stwierdzamy, że jednak nie chcielibyśmy mieć wszystkie nagłówki H1 w kolorze niebieskim. No to w tym momencie zamiast szukać wszystkich nagłówków H1 na naszej stronie i zmieniać ich kolory na właśnie taki jak niebieski, jaki chcemy, to możemy sobie po prostu przejść tutaj do tego hamburgera, ustawienia witryny, przechodzimy sobie do sekcji Styl motywu, Typografia i zmieniamy sobie domyślne style dla nagłówka H1. Mamy tutaj nagłówek H1. I on możemy sobie tutaj ustawić na przykład. Zauważ, że on też nie ma żadnego stylu. To dlatego, że on ma przypisane, jakby już z góry narzucone, pewne style, które pochodzą z, jakby są wkodowane, w, jakby w ustawienia tego motywu. Natomiast tutaj możemy te domyślne style jeszcze sami sobie po prostu konfigurować. No i zmieniamy sobie tutaj dla nagłówka H1 kolor na na przykład niebieski. I zauważ, że zmieniły nam się kolory wszystkich nagłówków H1 na naszej stronie. Czyli mamy tutaj nagłówek H1 w zawartości strony i drugi nagłówek H1, czyli tytuł naszej strony który jest częścią już motywu, ale nadal jest to nagłówek H1, więc tutaj, tutaj będą one wszystkie zmienione w, zgodnie z naszymi ustawieniami domyślnymi. Oczywiście to dzięki temu, że wyłączyliśmy domyślne kolory i domyślne fonty w ustawieniach Elementora. Dzięki temu zmieniając kolor nagłówka H1 w ustawieniach w, tym, w tej sekcji styl motywu, zmieniamy kolory nagłówków H1 na całej stronie, bez względu na to, czy to jest zawartość strony, czy jest to część motywu. Natomiast ten nagłówek H1. Miał już swoje style przypisane, więc style te lokalne, jakby to już nadane konkretnemu widgetowi, są mają jakby wyższy priorytet nad tymi domyślnymi. Ok, wiemy, co to są style domyślne, czyli żeby nam się tutaj ułatwić trochę życie. Natomiast przejdźmy teraz do stylów globalnych, czyli globalne czcionki i globalne kolory po co one są i jak z nich korzystać. Załóżmy, że chcemy stworzyć sobie stronę lądowania, tak? Mamy jakiś produkt, chcemy go sprzedać i stworzyć dla tego konkretnego jednego produktu stronę lądowania. Załóżmy, że jest to sukienka w kolorze czerwonym, no i chcemy tą stronę lądowania jakby wystylizować pod ten produkt, czyli na przykład niektóre elementy na tej stronie chcemy zrobić sobie w kolorze czerwonym, czyli w kolorze naszego produktu. Przechodzimy więc do naszej strony i załóżmy, że, chcemy, że mamy tutaj jakieś tam elementy naszej, naszej strony lądowania i teraz chcemy ten na przykład nagłówek H2 ustawić właśnie w kolorze tego naszego produktu, czyli załóżmy ustawiamy sobie taki czerwony. No i teraz chcemy, żeby na przykład ten nagłówek H2 też miał taki sam kolor. Więc normalnie bez kolorów globalnych musielibyśmy teraz wziąć ten, ten kolor tutaj z tego nagłówka, czyli przejść sobie tutaj i skopiować ten kod koloru, czyli klikamy sobie kopiuj i przechodzimy do tego nagłówka i teraz tutaj musimy przejść do zakładki Styl, Kolory i tutaj po prostu wklejamy ten kolor. I w ten sposób zmienia nam się kolor, mamy taki sam jak tego nagłówka. Teraz na przykład Chcemy dodać ten sam kolor do tego przycisku. No to robimy dokładnie tak samo. Przechodzimy do ustawień tego przycisku. Zakładka styl. Szukamy tutaj kolor tła. Wybieramy sobie kolor i tutaj musimy wkleić znowu ten sam kolor, czyli wklej. I w ten sposób zmieniamy kolor tego przycisku. No i jeżeli chcemy na przykład zmienić ten kolor przycisków, to to robimy dokładnie w ten sam sposób. Ale jest to trochę uciążliwe, bo teraz na przykład jeżeli zmieniliśmy zdanie, w tym momencie musielibyśmy znowu wchodzić po kolei i kopiować, wklejać te wszystkie kolory. Ale możemy wykorzystać kolory globalne. Te kolory globalne ustawia się też w zakładce ustawienia witryny. Ale najpierw skopiujmy sobie ten kolor, który tutaj ustawiłem jakiś tam randomowy. Kopiujemy sobie jeszcze raz ten, ten kod tego koloru, bo chcemy go ustawić jako globalny. I teraz przechodzimy sobie do zakładki tutaj, do tego hamburgera, ustawienia witryny. I tutaj mamy ten system projektowania, globalne kolory. I tutaj przechodzimy sobie, tu już mamy te wcześniej ustawione jakieś tam kolory właśnie od tego elementora. Możemy wykorzystać sobie ten podstawowy, albo stworzymy sobie nowy. Czyli dodajemy, klikamy tutaj dodaj kolor, klikamy ten, ten kwadracik. Tutaj wklejamy sobie ten kod tego naszego koloru nowego, i teraz tutaj możemy sobie go nazwać. Na przykład LP Czerwony, czyli LP od Landing Page, czyli strona lądowania, no i czerwony, że jest to ten nasz taki kolor czerwony. W ten sposób dodaliśmy kolor globalny. Przechodzimy więc tutaj, możemy sobie kliknąć: Zaktualizuj. Przechodzimy do edytora. I teraz w tym momencie klikamy sobie tutaj ten widget, zmieniamy sobie już nie kolor w tym miejscu, tylko klikamy sobie tutaj własne, tą, tą ikonkę takiego globusa i w tym momencie pojawiają nam się wszystkie nasze globalne kolory. I tutaj już mamy ten nasz dodany czerwony dla landing page'a. Możemy sobie go wybrać. I w tej chwili widzimy, że, że, ten, że tutaj mamy ustawiony kolor globalny, bo mamy tutaj ten globus, który świeci się tak na taki delikatnie błękitny. No i tak samo możemy robić z czcionkami, czyli możemy sobie tutaj na przykład kliknąć ten globus i tutaj mamy już dostępne jakieś, jakieś globalne ustawienia czcionek. Te czcionki też ustawia się tutaj w ustawieniach witryny. I mamy tutaj system projektowania, globalne czcionki. Tutaj, jak sobie przejdziemy, to to są właśnie te, te nasze, jakby globalne, globalne czcionki, które są już jakby na, na, narzucone przez Elementora. Ale oczywiście możemy sobie tutaj kliknąć i zmienić ustawienia według naszych tam upodobań. No i oczywiście tutaj możemy sobie zmieniać nazwy tych, tych globalnych czcionek. Nie możemy ich usuwać. Te akurat są tutaj jakby dodane że od, od Elementora, więc, więc te cztery podstawowe, Zostają możemy je tylko zmieniać nazwy i zmieniać ustawienia tutaj No ale to nieważne na razie wracamy sobie tutaj do edytora mamy już ten kolor nasz globalny Dla landing page'a tutaj ustawiony No i teraz robimy tak samo z tym z tym nagłówkiem drugim Tutaj też sobie zmieniamy na kolor globalny Tak samo ten przycisk zmieniamy sobie tutaj kolor Tła na globalny I teraz zmieniamy sobie zmienimy sobie jeszcze ten kolor Tutaj w formularzu, czyli przechodzimy do zakładki Styl, szukamy Buttons, szukamy Background Color i tutaj wybieramy sobie, że, że chcemy kolor tła ustawić na ten globalny czerwony. No i w tej chwili mamy, mamy naszą stronę lądowania, tak, produktu jakiejś sukienki czerwonej. I teraz załóżmy, że mamy, skończyła nam się promocja tego pierwszego produktu czerwonego. Teraz chcemy wykorzystać tą stronę lądowania do innego produktu. Na przykład załóżmy, że teraz mamy na przykład w promocji sukienkę w kolorze niebieskim, no niech będzie niebieski. I w tym momencie zamiast wchodzić i po kolei na przykład zmieniać kolory tutaj tych, tych wszystkich elementów czerwonych na niebieski, bo chcemy w, te, jakby w tym akcencie naszego, naszego produktu te wszystkie elementy mieć, to zamiast to tak w ten sposób zmieniać manualnie, przechodzimy po prostu sobie tutaj do ustawień witryny, szukamy tego naszego koloru globalnego, którego używaliśmy tutaj do tych elementów, czyli przechodzimy do zakładki globalne kolory, szukamy to landing page czerwony. I możemy tutaj sobie zmienić na przykład na, na kolor niebieski. I zobacz, zmienia nam się od razu wszystkie elementy, które wybraliśmy, gdzie zastosowaliśmy ten globalny kolor, zmieniają nam się na kolor niebieski. I w ten sposób możemy po prostu sobie zmieniać dowolnie te kolory. Jeżeli zmienia nam się kolorystyka z, na przykład produktu, czy zmieniliśmy na przykład może branding naszej firmy, czy dodaliśmy jakiś inny kolor w naszym logo... No to w tym, w tym momencie taka zmiana... Tego, tych wszystkich kolorów na naszej stronie jest super łatwa. Jeżeli mamy naszą stronę połączoną za pomocą właśnie tych kolorów i czcionek globalnych za pomocą stylów globalnych, to taka zmiana, na przykład, nie wiem, kolorystyki strony, czy, czy na przykład tekstów, czy czcionki na przykład na naszej stronie, jest naprawdę łatwa, bo nie musimy edytować wszystkich stron po kolei za, ręcznie, tylko wystarczy po prostu otworzyć elementora, zmienić tutaj ustawienia, czy tam ten kolor na przykład globalny lub czcionkę glo tą globalną. I jeżeli ona była stosowana na wszystkich wcześniejszych stronach, to, 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 to po prostu te wszystkie czcionki i kolory się zmienią na pozostałych stronach automatycznie. Teraz taka ciekawostka. Style globalne można ustawiać jako style domyślne. Już Ci pokazuję o co chodzi. Przechodzimy do strony naszej tutaj. E wracamy sobie do ustawień witryny. I teraz mamy, tutaj mamy te nasze jakby kolory i style globalne, tu mamy styl motywu i teraz przechodzimy sobie do typografii i zobacz, że tutaj przy tych wszystkich jakby tekst tych czcionkach czy nagłówkach H1 mamy kolory i przy tych kolorach mamy globus, czyli możemy ustawić tutaj kolor globalny, czyli na przykład klikamy sobie dla, za, załóżmy dla, weźmy sobie tutaj na przykład nagłówek H1 Mamy tutaj dwa nagłówki H1 i załóżmy, że chcemy ustawić ten sam kolor globalny dla tych wszystkich nagłówków H1 na naszej stronie. No to wystarczy tylko tutaj kliknąć sobie ten globus, wybieramy sobie ten LP czerwony, to jest nasz kolor globalny, wybieramy go i zmienia nam się kolor nagłówków H1 na naszej stronie właśnie na ten kolor globalny. I teraz jeżeli sobie przejdziemy do, naszych, do naszego systemu projektowania kolory globalne i teraz tutaj to, ten kolor LP czerwony zmienimy znowu na coś innego, no to zmieniają nam się wszystkie kolory, wszystkie akcenty za jednym zamachem. Także to jest jeszcze jeden sposób na to, żeby łączyć w, w, różne spo, w różny sposób te, te nasze elementy o różnych kolorach na naszej stronie. Żeby sobie po prostu ułatwić życie w przyszłości, jeżeli przyjdzie na przykład moment, w taki moment, że chcemy zmienić na przykład całą kolorystykę naszej strony. I w ten sam sposób możemy robić z czcionkami oczywiście. Czyli wracamy do ustawień naszej witryny, przechodzimy sobie tutaj, mamy jakieś czcionki globalne. Załóżmy, że tą podstawową zmienimy sobie tutaj na przykład na poppins i weźmiemy sobie ją tutaj taką pogrubioną mocno. I teraz ustawiliśmy sobie ten, tą czcionkę podstawowy, właśnie na, na według naszych tutaj jakby upodobań. Tak? I teraz wracamy sobie do ustawień witryny. Typografia, czyli ten styl motywu sekcja I teraz załóżmy, że chcemy sobie zmienić wszystkie nasze nagłówki H1 i H2 na właśnie ten, tą czcionkę Poppins, którą ustawiliśmy sobie tam wcześniej. Więc teraz przechodzimy sobie tylko tutaj do H1, nagłówek H1, typografia, klikamy sobie Globus i zmieniamy na ten, na ten nasz styl podstawowy, który przed chwilką zmieniliśmy. I zmienia nam się wszystko automatycznie, wszystkie nagłówki H1. I teraz przechodzimy do tutaj nagłówek H2, klikamy sobie typografia, wybieramy sobie ten, tą, tą czcionkę globalną, podstawowy i tutaj też nam się zmienia czciąka na ten popins i taką mocno pogrubioną, czyli zgodnie z tymi ustawieniami, które tutaj ustawiliśmy w tej czcionce podstawowej. Ok, czyli podsumowując, według mnie, moim zdaniem, najlepiej sobie wyłączyć te domyślne kolory i fonty w ustawieniach Elementora. Następnie tworzymy sobie stronę Design Template. Nie musimy jej publikować, ona jest tylko jako szkic. Edytujemy sobie ją za pomocą Elementora. Tworzymy sobie na niej taki template, czyli wrzucamy podstawowe widgety, czyli wszystkie nagłówki od H1 do H6, tekst, przyciski, formularze. Dzięki temu mamy po prostu wszystkie te podstawowe elementy na jednej stronie i przechodzimy do jakby stylizacji tych elementów, czyli przechodzimy tutaj do ustawień witryny i tutaj tworzymy sobie ten system projektowania, czyli najpierw ustawiamy sobie jakieś globalne, globalne kolory. Przeważnie kolory te będą jakby na podstawie naszego loga, czyli jeżeli ja mam na przykład logo tam czerwono-czarne, no to ustawię sobie tutaj kolor podstawowy, załóżmy czarny, natomiast akcent będę chciał mieć na przykład jakiś tam czerwony, tak? Tekst możemy zostawić sobie no, troszkę może ciemniejszy. W ten sposób ustawiamy sobie tutaj kolory globalne, następnie, te kol następnie ustawiamy sobie globalne czcionki, czyli możemy sobie tą podstawową czcionkę, to będzie załóżmy, że to będą nasze nagłówki, możemy sobie ustawić na przykład na Poppins i na przykład zostawmy sobie resztę tak jak jest. No i dalej tekst ustawmy sobie na przykład na Open Sans i to są nasze globalne czcionki. I teraz te, te globalne ustawienia, czyli globalne kolory i globalne czcionki. A propos, jeżeli nie, nie wiesz, jakie, jakie pary czcionek sobie ustawić, to możesz sobie po prostu wpisać w Google Font Pairs. Tutaj masz to napisane. Wyskoczy ci mnóstwo różnych wyników, gdzie możesz sobie przejrzeć różne strony i w końcu znajdziesz sobie na przykład stronę taką, jak tutaj. Gdzie mamy po prostu te przykładowe jakieś pary czcionek pod, pokazane już tutaj po prawej stronie, możesz sobie to przejrzeć, które Ci się podobają, to, to masz tutaj nazwy tych, tych czcionek i możesz sobie je dodać tutaj w ustawieniach elementora w tych globalnych czcionkach. Następnie jak już mamy te globalne style ustawione, to sobie przechodzimy do styl motywu, i tutaj możemy sobie na przykład wybrać, że treść, czyli kolor tekstu. Ustawiamy sobie tutaj globalny na tekst, typografię globalny na ten tekst. Czyli mamy ustawione teraz e, tekst, tutaj jest e, na razie nagłówki też nam się zmieniły e, na e, Open Sans, i, ale tekst też jest Open Sans. Następnie ustawiamy sobie us tutaj wszystko dla, e, pos dla poszczególnych nagłówków, e, czyli nagłówki sobie też ustawiamy na przykład na kolor podstawowy. To w moim. W moim przypadku to jest czarny, on tu się jeszcze nie, nie uaktualnił. No i dalej typografia to też ustawiamy sobie na podstawowy, czyli na popins. I teraz mamy nagłówki H1 są w kolorze czarnym, czyli w kolorze tym globalnym podstawowy, natomiast czcionka to jest też globalna podstawowa, czyli u nas tam popins. No i tak samo zmieniamy sobie po kolei tutaj wszystko, czyli te kolejne, kolejne nagłówki. W ten sposób możemy sobie, gdy, jeżeli będziemy chcieli coś sobie zmienić na naszej stronie, na przykład te style, to możemy sobie po prostu to zmieniać w tym naszym systemie projektowania. Czyli zmieniamy sobie tutaj na przykład kolor nagłówków na, na coś innego, załóżmy takie. Natomiast jeżeli chcemy na przykład zmienić ten, ten kolor tekstu, no to tutaj... I tak samo ustawiamy wszystkie pozostałe elementy, czyli mamy tutaj przyciski na przykład, możemy kolor sobie tutaj tła zmienić na ten akcent, klikamy sobie tutaj ten globus, wybieramy sobie globalne ustawienia akcentu, czyli w moim przypadku jest to czerwony i pojawia nam się tutaj kolor czerwony. Tak samo robimy na przykład z tutaj pola formularza. Możemy sobie tutaj tutaj, nie, tutaj już przycisk nam się zmienił według ustawień z tej zakładki Buttons. Natomiast możemy sobie tutaj konfigurować kolory tekstu tych etykiet i kolory tekstu, na przykład tutaj w tych polach, czy, kol, czy tło tych pól. Także po kolei to możemy sobie tutaj konfigurować. Dalej mamy header. Tutaj, tutaj możemy sobie włączać, wyłączać nasze logo, czy chcemy na przykład pokazywać ten tagline, czy nie. Możemy pokazywać menu lub nie, także tutaj, tutaj są wszystkie ustawienia odnośnie naszego nagłówka, czyli tej części strony, więc tutaj możemy sobie to konfigurować, kolorystykę też wykorzystywać, kolory globalne z naszego tego tutaj systemu projektowania. Kolory możemy oczywiście sobie dodawać kolejne i nazywać je według swoich tam upodobań. Dalej mamy tożsamość witryny, no to tutaj dodajemy sobie logo, tu dodajemy sobie favicon, czyli to co jest widoczne, mała ikonka widoczna koło nazwy, nazwy strony w, w zakładce przeglądarki. No i tutaj mamy tytuł strony, tagline, to wiadomo, to to samo co mamy w ustawieniach ogólnych w naszym WordPressie. Dalej mamy tło, czyli tło naszej strony ogólnie wszystkich stron, jakby domyślne takie tło. Możemy je sobie tutaj zmienić na kolor globalny. Ale myślę, że tutaj akurat w przypadku koloru tła całej strony możemy tutaj skorzystać z tego normalnego ustawienia. Czyli tutaj sobie wybieramy na przykład tło czarne. Oczywiście ja to na razie zmienię. Dalej mamy tutaj układ strony. Tutaj mamy szerokość strony. Możemy sobie kontrolować, jak szeroka jest zawartość strony. Natomiast tutaj mamy odstępy domyślne pomiędzy widgetami. Niektóre motywy mają szablony tutaj stron, gdzie są wyłączone automatycznie jakby te nagłówki, czyli nie ma na przykład menu ani loga na samej górze tej strony, to możemy sobie to wybrać i, i wtedy nam się tutaj zmieni wygląd tej, jakby zniknie nam to menu. Breakpointy, to już mówiłem o tym w poprzednim moim filmie, tutaj ustawiamy, to są ustawienia odnośnie responsywności, możemy sobie tutaj dodawać kolejne breakpointy. No i no da, dalej mamy Lightbox, tu konfigurujemy na przykład to okienko, które wyskakuje nam przy, jeżeli wyświetlamy na przykład jakieś, jakiś obrazek. Klikamy obrazek ono, i obrazek wyskakuje nam w osobnym okienku powiększony. Także to jest to, 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 to okienko, w którym znajduje się ten obrazek, to jest właśnie ten Lightbox. Tutaj, tutaj sobie możemy kontrolować właśnie wygląd tego Lightboxa. No i na końcu mamy własny CSS, to jest tylko dostępne w wersji Pro Elementora. No i na końcu ustawienia dodatkowe, to nas przenosi po prostu do panelu tutaj ustawień Elementora w panelu WordPressa. Także to tyle jeśli chodzi o ustawienia witryny Elementora. Są to, myślę, najważniejsze i takie podstawowe wiadomości, które, które trzeba wiedzieć, które trzeba znać. Jeżeli film Ci się przydał, to będę wdzięczny za lajka like i przypominam o subskry subskrypcji kanału i tym dzwoneczku obok, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich filmach na tym kanale. A teraz dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!